Nadmierna prędkość teraz wyjątkowo jest złym pomysłem. O dużym szczęściu może mówić 26-letni kierowca BMW, który jechał za szybko i na łuku drogi zderzył się z jadącym z naprzeciwka Renault. O tym, jak silne było to uderzenie, świadczyć mogą zdjęcia z tej kolizji. Do zdarzenia doszło 3 lutego w miejscowości Lipowo. Zmiana opon na zimowe, kontrola stanu wycieraczek, świateł oraz układu hamulcowego to podstawowe czynności, jakie powinni wykonać kierowcy. Nie zapominajmy też o odśnieżeniu auta przed wyjazdem. Należy odpowiednio wcześnie sygnalizować planowane manewry, utrzymywać bezpieczną odległość od pojazdów poprzedzających, a przede wszystkim nie spieszyć się. Piesi też mają swoje obowiązki. Przed wejściem na jezdnię trzeba upewnić się, czy można bezpiecznie przejść. Nie wolno wchodzić nagle, zwłaszcza zza zaparkowanych pojazdów i innych przeszkód. Przypominamy o obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się drogami poza obszarem zabudowanym.